Wyjątkowa wizyta w województwie lubuskim, bo za kilka dni będziemy obchodzili święto pracownika socjalnego. I to jest każde święto, to jest taki moment zatrzymania, podsumowania tego, co do tej pory zostało zrobione, to, co powinniśmy, jakie kierunki powinniśmy wyznaczyć. My przede wszystkim jako polski rząd, jako Prawo i Sprawiedliwość, jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim priorytetem jest wsparcie rodzin. Rodzina, siłą rodziny, silny fundament, jaki daje rodzina, wtedy możemy budować silne państwo. I na tym nam zależy, aby Polska była silnym państwem, niezależnym. Tą wolnością cieszymy się od 103 lat. Niedawno obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. I to o tą wolność trzeba przede wszystkim się troszczyć, trzeba pielęgnować, trzeba przekazywać młodemu pokoleniu, jak to jest ważne, jak to jest cenne, w jakim kraju żyjemy. Pomysł zrodził się przy opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych naszej gminy. W momencie, kiedy robiliśmy diagnozę dla potrzeb opracowania tego dokumentu, wypłynęła taka właśnie potrzeba od rodzin, od osób, które konsultowały ten dokument. I wtedy zorientowaliśmy się, że faktycznie możemy pomagać już rodzinom, dając opiekę wytchnieniową. Mamy asystenta rodziny, utworzyliśmy środowiskowy dom samopomocy, jednak nie jesteśmy w stanie zapewnić całodziennego pobytu lub nawet pobytu do zamieszkania dla osób, które tego potrzebują, bo różne sytuacje losowe rodzin dotykają i potem ta osoba niepełnosprawna zostaje pozostawiona sama sobie. I stąd pomysł. A jak utworzono program budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnych, zaryzykowaliśmy. Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że to dofinansowanie zostało nam przyznane, bowiem dla małej gminy wydawało nam się, że marne szanse mamy. 7 tysięcy mieszkańców i mała powierzchnia, ale mamy osób potrzebujących wiele, bo się okazuje, że na 7 tysięcy mieszkańców 220 osób to są osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Już 61 osób w takiej ścisłej diagnozie potwierdziło potrzebę uczestniczenia w takiej formie pomocy. I stąd właśnie to centrum. Uzyskaliśmy dofinansowanie, mamy rok na wybudowanie i żywimy nadzieję, że uda nam się zrealizować tak jak kolejne dotychczasowe zadania.